reprezentantka Rosji. Wielkie brawa na kolejny. Możemy podać Państwu klasyfikację generalną na miejscu piątym. Tak jak mówiliśmy wcześniej, ta zawodniczka z Holandii, z Uniwersytetu Radboud, z Nijmegen, Charlotte Lending. Na miejscu czwartym ze Szwajcarii, z Zurychu, Nicole Hanselmann. Na miejscu trzecim Monika Brzezna, Polka z Wrocławia. Na miejscu drugim Niemka Katrin Hames z Uniwersytetu we Freiburgu. I na miejscu pierwszym Polka Martyna Klekot z Akademii Jana Długosza z Częstochowy. Możecie Państwo rzucić okiem dokładnie na te wyniki. 5 zawodniczek pokonało barierę 40 minut. No i jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, bo w tej pierwszej konkurencji reprezentantka gospodarzy zajęła pierwsze miejsce. Drodzy Państwo, teraz przed nami czas na mężczyzn, czas na panów. No i bądźcie tutaj obowiązkowo za mniej więcej godzinkę, a ja powoli będę zmierzał w kierunku linii startu, skąd wypuszczać będziemy za momencik panów. Go. We have the first participant on the start. Was it right? Perfect. Brawa, brawa! Adrian na trasie, proszę Państwa. So we have Mateja on the road. And we have number 11 on the start. 26. To jest reprezentant, a tymczasem już trzeci jest na mecie. Kaśnio! Wielkie brawa, no i teraz patrzymy wszystkie oczy. Tak jest. To jest Polak, tak jest, Emanuel Piaskowy. Dwa słowa, jeśli tylko zostają dla nas chwilkę. Już kolejny zawodnik. A tymczasem całego podium dla Polaków. Myślę, że są tutaj dobre ekipy z Czech, z państwa, także myślę, że złoto jest naszym głównym celem i z tego będziemy zadowoleni. Wolimy zdobyć jedno złoto niż srebro. Okej, tego Wam życzymy w takim razie. Jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje dla polskich zawodników. No i oczywiście wielkie brawa. Drodzy Państwo, a z tego co tutaj widzę i obserwuję, wciąż na pierwszym miejscu jest Emanuel Piaskowy, to jest ten nasz zawodnik z 38 numerem startowym, także wypatrujcie na jego koszulce reprezentacji Polski numeru 38. To właśnie jest Emanuel Piaskowy i to on właśnie zajmuje pierwsze miejsce w tym momencie, a tutaj... To jest głośne brawa na reprezentanta. Bardzo, bardzo głośno! Tak jest, to Adrian Kurek. Mijają linię mety kolejnej. Witajmy go wielkimi brawami. To jest zawodnik z Niemiec, jeśli dobrze widziałem, Tim Gebauer. Jeszcze teraz dwóch kolejnych zawodników. Jeden z chińskiego Taipei Finlandii, a teraz
linię mety. Minął jeden z zawodników z Libanu. Dzisiaj tutaj u nas podczas akademickich mistrzostw świata w kolarstwie szosowym i górskim Niemcy również prezentują się bardzo dobrze i mają już jedno podium, jeśli chodzi o rywalizację pań. Tymczasem przyjeżdża na metę kraj zawodnicy, czeski producent opon Rubena Interferie SA, hotele w górach i nad morzem. Dziękujemy również sponsorom firma Dell Olympus, Dare to Be, który jest oficjalnym partnerem odzieżowym, a także firma Dema, słowacka marka. Przenosimy się do Muszli, tam będziemy przeprowadzać ceremonię dekoracji, no i rozdamy medale najlepszym. Znakomite czasy. Pierwsze miejsce Martyna Klekot, 38 minut 18 sekund. Drugie miejsce z rezultatem 38:43 Katrin Hames i miejsce trzecie Monika Brzeźna. Trzy minuty 45 sekund. Wielkie, wielkie brawa. Adrian Kurek, zawodowy kolarz z grupy CCC Polsat Polkowice. To on zajął trzecie miejsce. Gratulujemy mu bardzo serdecznie. Of course, Dema Bike Company from Slovakia. Thank you very much once again. And this is our big three in the time trial in men competition during the World University Cycling Championship. Let's make a huge applause for them. Drodzy Państwo, dziękujemy pięknie, gratulujemy serdecznie zwycięzcom i zapraszamy Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na jutrzejsze wyścigi. Start wspólny tutaj w Jeleniej Górze, w samym centrum Cieplickiego Parku. Będziemy startować kobiety o godzinie 10:30, a panowie o godzinie 12:30. Wpadajcie obowiązkowo, będzie mnóstwo emocji.